W tym filmie pokażę, jak wyłączyć aktualizację oprogramowania w drukarkach HP serii LaserJet Pro M404. Wciśnij przycisk OK, aby wywołać menu drukarki. W menu strzałkami wybierz Setup, a Wybór zatwierdź przyciskiem OK. W kolejnym kroku wybierz Preferences, Wybór zatwierdź przyciskiem OK. Wybierz Language i Zatwierdź przyciskiem OK. Teraz wybierz Polski. Wybór zatwierdź przyciskiem OK. Zatwierdź wybór wciskając ponownie OK. Jeśli wszystko przebiegło pomyślnie, menu wyświetli się w języku polskim. Wciśnij przycisk OK, aby wywołać menu drukarki. W menu wybierz pozycję Konfigur. Wybór zatwierdzamy przyciskiem OK. W kolejnym kroku wybierz konserwacja drukarki oraz zatwierdź przyciskiem OK. Teraz wybierz aktualizuj firmware, wybór zatwierdź przyciskiem OK. Pojawi się informacja, że wszystkie skonfigurowane ustawienia zostaną usunięte i zastąpione ustawieniami fabrycznymi. Potwierdź wybór przyciskiem OK. Wybierz opcję aktualizacji, a następnie wciśnij OK. Wybierz opcję wył i wciśnij OK. Pojawi się komunikat informujący, że zaleca się okresowe sprawdzanie aktualizacji. Uwaga! Aby wyłączyć aktualizację, wciśnij przycisk X. Z menu Aktualizuj drukarkę wybierz Zarządzaj aktualizacjami. Wybór Zatwierdź przyciskiem OK. Wybierz Zezwoleń na aktualizację oraz wciśnij przycisk OK. Wybierz opcję Nie. Oraz wciśnij przycisk OK. Wyświetli się ostrzeżenie. Jeśli nie zainstalowano aktualizacji, niektóre funkcje mogą nie działać prawidłowo. Potwierdź wybór wciskając przycisk OK. Możesz wyjść z menu wciskając kilkukrotnie przycisk wstecz.